Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Humanista, można powiedzieć, przez duże H, który łączył w sobie wiedzę i historyczną, i literacką, i religijną. Człowiek, którego będzie nam bardzo, bardzo brakować. I tak wczoraj sobie zastanawiałem, czy jest ktoś, kto mógłby być następcą. Bo on był piewcą Gdańska, znawcem Gdańska, który nie tylko był płodnym autorem, ale też umiał w sposób zajmujący opowiadać o gdańszczanach, o Gdańsku, bo on opowiadał o Gdańsku przez pryzmat ludzi. Czyli to było takie bardziej humanistyczne, bardzo personalna opowieść. Są następcy? No i miałem kłopot. Profesor Jerzy Sam, zresztą był dosyć blisko także związany z radiem. Dzisiaj cały dzień będziemy wspominać pana profesora i to, co robił między innymi na antenie Radia Gdańsk. No to idźmy dalej. Panie prezydencie, Lotos się wycofuje z Lechii Gdańsk. Co prawda nie od razu, nie będzie głównym sponsorem, nie od razu, bo od połowy przyszłego roku, no ale to jednak mimo wszystko cios. Cios gdańska firma, cios w gdański klub. Zgadza się pan, czy nie? Pan prezes Olechnowicz dobre parę miesięcy temu mnie uprzedzał o tej decyzji, ale uspokajał mnie, że rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, nie będzie to odejście takie ciosem ostrym ze sponsoringu Lechii Gdańsk, ale takie rozłożone w czasie. No. Jest pan trochę na niego zły? Że to taka gdańska, pomorska firma, a wycofuje się z sponsorowania pomorskiej piłki i idzie, żeby sponsorować piłkę narodową. Na pewno przed właścicielami klubu Lechia Gdańsk, przed prezesem zarządu jest duże wyzwanie, jak odbudować zaufanie i Lotosu wobec Lechii Gdańsk, a przez odbudowanie zaufania do Lotosu, to też będzie odbudowanie zaufania do innych potencjalnych sponsorów. Bo rzeczywiście ten ostatni rok, 2014, nie był udany dla Lechii Gdańsk. I nie tylko ze względów sportowych, bo wiemy, ale też ze względu na nie najlepszą atmosferę wokół klubu. W ostatnim czasie rzeczywiście klub wykonał mnóstwo pozytywnych działań. Przede wszystkim pozyskał Sebastiana Mille, który chyba bardzo dobrze wizerunkowo robi tej Lechii. A niech mi pan powie, bo PG Arena to jest właściwie nazwa i sponsor do maja, tak? Do końca maja tego roku. I co dalej? No Lotos już w to nie wejdzie, tak? Skoro idzie w inną stronę. Spółka, która zarządza i jest właścicielem w imieniu miasta Gdańsk stadionem piłkarskim, rozpisze nowy konkurs na pozyskanie sponsora tytularnego i oczywiście w grę wchodzi parę opcji. No, czy Polska Grupa Energetyczna będzie chciała kontynuować współpracę, tego nie wiemy oficjalnie. Mamy sygnały, że raczej nie, że raczej PG szuka dla siebie pomysłu na jakiś duży obiekt sportowy w Warszawie, w stolicy. No, jak wiemy, ostatnio mamy zawirowania wokół energii. No właśnie, bo tak myślałam, że może PG zostanie, skoro ma wchłonąć docelowo energię. Ale oczywiście inne firmy, czyli Lotos czy Energa, też wiem, że analizowały, wiem to oczywiście nieoficjalnie, możliwości. Bez wątpienia stadion piłkarski, który jest uznawany powszechnie za najładniejszy nie tylko w kraju, ale jeden z najładniejszych w Europie z tych nowo wybudowanych, na którym się bardzo wiele rzeczy interesujących dzieje, jest ciekawym produktem marketingowym i jestem przekonany, że znajdzie sponsora tytularnego. Być może nie za takie pieniądze, jak to było kilka lat temu, ale że znajdzie. Panie prezydencie, a pana zdaniem, czy i kiedy PGE wchłonie energię? Ja mam nadzieję, że nigdy nie wchłonie. Mam nadzieję, a nie ma pan wrażenia, że jest sprawa odroczona w czasie tak naprawdę? Zawsze są dwa plany, strategiczny i taktyczny. W planie taktycznym my samorządowcy, myślę tu o marszałku Mieczysławie Struku, czy prezydencie Sopotu Jacku Karnowskim, z którym podpisaliśmy list do pani premier Kopacz,
chcemy, aby w tym roku, 2015, odsunąć tę decyzję. Wiemy wszyscy, że czekają nas wybory parlamentarne. Ja oczywiście jako zwolennik Platformy Obywatelskiej życzę Platformie, nie chce pan, żeby koalicja Platforma sama strzeliła w stopę, tak? Kontynuowała. I to jest plan taktyczny, czyli odsunięcie decyzji w tym roku. Natomiast plan strategiczny jest taki, że uważam, że Energa może i ma wszelkie podstawy finansowe, kompetencyjne, aby stać się ośrodkiem łączenia czy integracji innych firm energetycznych w Polsce. Czyli nie, że Energa będzie połknięta przez Polską Grupę Energetyczną, ale ja twierdzę, że Energa mogłaby stworzyć fuzję, czyli połączyć się z inną firmą energetyczną w Polsce. Mówi się często z Eneą, tak? Że to z Eneą. Tutaj też Janusz Lewandowski o tym mówił. No ale z tego, co czytam i słyszę, to pan minister Karpiński ma zupełnie inną wizję i jeszcze używa takiego argumentu, że to jest interes naszego państwa, interes i bezpieczeństwo energetyczne. No to, wie pan, to my wychodzimy tutaj na takich, co to kompletnie nie rozumieją interesu strategicznego. Wiemy, my wszyscy posługujemy się, często lubimy się posługiwać wielkimi słowami, które mają zaczarować rzeczywistość, które mają odepchnąć wszelkie inne argumenty racjonalne. A więc ja tak samo powiem, że definiować interes Polski, definiować interes energetyczny Polski można na różny sposób i różne rzeczy z tego wynikają. A minister się to jeszcze do nas na Pomorze wybiera, bo ostatnio miał być, ale pojechał jednak do siebie, do Lublina. No, pani premier to miała wizytę oficjalną w Lublinie. Pan minister Karpiński, jak wszyscy wiemy, jest szefem Regionalnej Platformy Obywatelskiej. Musiał tam być. I musiał tam być, to jest zrozumiałe. Mam nadzieję, że znajdzie czas i przyjedzie do Gdańska na rozmowy z samorządowcami. Lekko się pan minister wycofuje. Jest tak pomysł, może właśnie przestraszył się wyborów. A pan chyba też się przestraszył wyborów i wraz z rządzącym Gdańskiem, ale mamy przed sobą wybory, jak pan wie, prezydenckie i parlamentarne. I rozumiem, że jak pan popiera Bronisława Komorowskiego, to liczy pan, że to on wygra, a nie jego kontrkandydaci. I pan wraz ze swoją partią, czyli Platformą Obywatelską, wycofaliście się z tego planu likwidacji czy zmian w oświacie i Pałacu Młodzieży. Panie redaktor, dzisiaj słuchałem dokładnie wiadomości Radia Gdańsk. Polecam wszystkim Radio Gdańsk. To bardzo obiektywne, solidne radio publiczne. I tam była mowa we wiadomościach o zawieszeniu. Tak. Zostały niektóre reformy zawieszone. Jest czas. Mamy na to 10 miesięcy, by rady pedagogiczne, nauczyciele, rodzice, związki zawodowe, eksperci, abyśmy wspólnie raz jeszcze, może bez ciśnienia wynikającego z kalendarza zmian, a one z kolei wynikają z ustawy, bo to nie ja wymyśliłem, że do końca lutego mają być przegłosowane uchwały. Ciśnienie było niepotrzebne? Zawsze można to inaczej pewnie przeprowadzić od strony planu komunikacyjnego rozmowy. Ale jak wiemy, każda zmiana wywołuje niechęć, czy to dotyczy górników, czy nauczycieli, czy lekarzy, czy każdej grupy zawodowej. A zwłaszcza, kiedy jeszcze za tą zmianą może się kryć likwidacja niektórych przywilei, niektórych jakichś dodatków, no to tym bardziej to zawsze będzie budzić. Natomiast ci, którzy stoją na czele organizmów, są decydentami, no muszą się kierować przede wszystkim odpowiedzialnością za dziś i za przyszłość. Chyba na Facebooku napisał prymat Rady Powiatu Platformy Obywatelskiej nad ekonomią. Bo wcześniej były używane argumenty ekonomiczne, a teraz oczywiście można je odsunąć w czasie. Przy takich zmianach niektórzy chcą zdobyć parę punktów u opinii publicznej. Puszczają oko, mizdrzą się, chcą ubrać się w szatach przyjaciół. Ja mówię tu o wielu osobach. Ja nie muszę nazwiskami się posługiwać, wszyscy wiemy o kim myślimy. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że miasto Gdańsk w roku 2015 dodatkowo w porównaniu do roku 2014 wydaje na edukację 30 milionów złotych. W 2016 prawdopodobnie będzie następny wzrost wydatków, a więc powtórzę raz jeszcze, bo takie nieprawdziwe, wręcz kłamliwe informacje tu i ówdzie się pojawiały.
My nie tylko na edukacji nie oszczędzamy. My jesteśmy drugim miastem w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, drugim miastem w Polsce po Warszawie, który do edukacji, do pieniędzy rządowych z Warszawy dodaje największe sumy pieniędzy. A więc 1/3 wydatków miasta Gdańska co roku idzie na edukację. Dobrze, panie prezydencie, ale pozwolę sobie powiedzieć, że w tej sprawie po prostu źle to zostało rozegrane, źle zostało przedstawione. Zgadzam się z panią redaktorą. Nie zawsze się z panią zgadzam, ale w tym momencie całkowicie się z panią zgadzam. Powiedziałbym, że to jest porażka wizerunkowa tej polityki. I chyba w ogóle pan też chyba tak twierdzi, że ma pan złą politykę informacyjną, no bo tutaj czytam, że pan chce zatrudnić jakiegoś głównego specjalistę do spraw komunikacji i marki miasta Gdańska. Takie wymagania, że mało kto jest w stanie je spełnić. Ale co robią ludzie, którzy dzisiaj dla pana pracują? Pani redaktor przyjmie zaproszenie do współpracy. Nie, ja nie jestem w stanie spełnić tylu warunków i tak ciężko pracować. Pani za nisko bo to chyba ocenia swoje kompetencje. Ale panie prezydencie, pan ma cały sztab ludzi. Co się dzieje? Nie. W Urzędzie Miejskim w Gdańsku służby informacyjne, promocyjne mamy do tej pory rozproszone. Ja po doświadczeniach doszedłem do wniosku, że to jest zły model, że należy dokonać połączenia, oczywiście nie mechanicznego, prostego. Trzeba inaczej zorganizować służby. One muszą być odbiurokratyzowane. One muszą pracować, zwłaszcza niektóre jej człony, 7 dni w tygodniu. 7 dni w tygodniu, a nie 5 dni w tygodniu. Muszą niekiedy pracować po godzinach, wieczorami, a więc inaczej niż cały urząd miejski. To wymaga ludzi, którzy myślą inaczej, bardziej otwarty sposób. Ja wierzę, chce pan powiedzieć, że ci, którzy do pana pracują, przyzwyczaili się do swoich ciepłych posadek i tak naprawdę nie pracują nie, tak, jak powinni? Wielu z nich są to bardzo ofiarne osoby, bardzo kompetentne osoby, ale inne ustawienie organizacyjne może z nich wycisnąć więcej ożywczego soku dla Gdańska. Dobrze, panie prezydencie, wybory w Platformie Obywatelskiej Pomorskiej 7 marca. Niektórzy mówią o starciu gigantów, czyli że będą kandydować zarówno Bogdan Borusewicz, jak i Sławomir Neumann. Ja bym raczej powiedziała, że się szykuje wojna w rodzinie. Tylko pytanie, czy to jest jeszcze rodzina i kogo pan popiera? Ja popieram, jeżeli ostatecznie będzie kandydował, ja popieram na przewodniczącego Rady Regionalnej Platformy Obywatelskiej pana marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Dlaczego? Uważam, że w tej sytuacji partnerem dla rządu w sprawach jak na przykład obrony niezależności, niepodległości energii, Lotosu, różnych sprawach, bym powiedział, strategicznych dla Gdańska i dla Pomorza, człowiekiem, który ma silną pozycję, jest właśnie Bogdan Borusewicz. I tak i na niego oddam swój głos z pełnym przekonaniem. Pan wiceminister Neumann jest bardzo dobrym również kandydatem. Bardzo cenię jego pracę w Platformie, ale w tej konkretnej sytuacji uważam, że Bogdan Borusewicz jest nam bardziej potrzebny i byłoby dobrze, gdyby zdecydował się kandydować pan Bogdan Borusewicz i swój czas, zresztą bardzo jest zapracowanym człowiekiem, jak na marszałka Senatu, oddać również dla spraw Gdańska i Pomorza. A te wybory, jak już mówiłam, 7 marca. Dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.